Witam Państwa serdecznie, witam gości, witam moich przyjaciół. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w ostatni weekend świętowało swoje 25-lecie aktywnej działalności. Gośćmi wydarzenia byli profesor Leszek Balcerowicz, minister Jan Lityński, profesor Jan Miodek, profesor Jerzy Stępień, Bogusław Śliwerski, Tadeusz Ryjczyk i Marian Swoborowicz. Świdnickie Stowarzyszenie to najstarsza nieprzerwanie działająca organizacja biznesowa w Polsce. Uroczystość rozpoczęła się od refleksji dotyczących przemian, które nastąpiły w ciągu ćwierćwiecza. Ja nigdy nie żałowałem, że tutaj przyjeżdżałem, przeciwnie. Wiedziałem, że mam do czynienia z ludźmi rozumnego czynu. Sprawdziłem, że po raz pierwszy byłem tutaj już w marcu 91 roku, ponieważ nie było co robić w tym rządzie, w związku z tym pomyślałem, przyjadę do Świdnicy. Rzeczywiście przyjechałem i potem też systematycznie przyjeżdżałem. Edward przypomniał, że zostałem po stażu wybrany członkiem honorowym w 93 roku. Jestem z tego w tym zaszczycony. Bardzo Państwu dziękuję. Ja zastanawiam, mam 25 lat. Cały zeszły rok, od czerwca właściwie, obchodziliśmy 25 lat naszej wolności i to było bardzo ważne uroczystości. Ja bym powiedział, że to było tyle ciekawe, że przez kilkanaście lat z tych 25, może nawet więcej, ta data 4 czerwca uchodziła za datę nieco wstydliwą. Daliśmy się wprowadzić w taką sytuację, że w zasadzie to nie było zwycięstwo ludzi, bo to był Sejm był kontraktowy, wybory były z góry uzgodnione, co wszystko nieprawda jest. Znaczy, bo Sejm, prawdą jest, że Sejm był kontraktowy, ale jednocześnie można powiedzieć tak, że wybory co prawda były uzgodnione, ale wynik wyborów był wynikiem wyborów ludzi. Ludzie poszli do urn wyborczych i ludzie, kartka wyborcza zdecydowała o tym, że system upadł. To nie było tak, jak niektórzy myślą, że ten system mógł upaść sam. On nie mógł upaść sam. Upadł dlatego, że ludzie tego chcieli. A czekanie na upadek tego systemu oznaczałoby dalsze pogrążanie się w beznadziei. Sytuacja była dosyć beznadziejna. Przypomnę, jaka była sytuacja, Państwo pamiętają, jaka była sytuacja gospodarcza. Szalejąca inflacja, rozbite więzi gospodarcze. To zwycięstwo z czerwca 89, które dopiero od niedawna odbieramy jako rzeczywiste zwycięstwo, a które cały świat ocenia jako wielkie polskie zwycięstwo, to zwycięstwo dało nam pewną siłę. Czuję się zaszczycony, że wśród tak znakomitych postaci danym jest dzisiaj nie pierwszy raz w Świdnicy zasiadać. Ja, proszę Państwa, mogę tout proportion garder, jak mawiają Francuzi, zachowując odpowiednie proporcje, mogę powiedzieć to samo, co pan profesor Balcerowicz, pan minister Lityński, że to jest takie moje właściwie na Dolnym Śląsku drugie miejsce. Ja nie liczyłem, ale gdybym tak się przyglądał wszystkim miastom na Dolnym Śląsku, które odwiedziłem w ciągu już prawie półwiecza mojej pracy zawodowej, to Świdnica byłaby pewnie na miejscu pierwszym. Ja tu bywałem jeszcze w czasach przed ojczyzną, polszczyzną, ale mogę teraz z największym rozczuleniem również powiedzieć, że ojczyzna, polszczyzna narodziła się tu, w Świdnicy. Tu w styczniu 1987 roku w klubie Naczelnej Organizacji Technicznej przebiegała ta szalona noc święta słowa i tu mnie wypatrzył już wiele lat nieżyjący reżyser Władysław Tomasz Stecewicz i on mi ten program zaproponował i on ruszył w sierpniu 1987 roku, a potem jeszcze było drugie święto słowa w Świdnicy. To się tu wszystko zaczęło. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. W jedną w nawiązaniu polemikę z profesorem Leszkiem Balcerowiczem zostawię na później, także tę językową. Natomiast to, co mówił tutaj Janek Lityński o 4 czerwca. Otóż ja pełniłem funkcję Generalnego Komisarza Wyborczego dla wyborów samorządowych i pierwszych wyborów samorządowych i może z tego powodu właśnie z takim profesjonalnym spojrzeniem popatrzyłem
w 90 roku na wybory z 4 czerwca 89 roku. My na nie ciągle patrzymy z punktu widzenia ostatecznego ich rezultatu. Czyli mówimy sejm kontraktowy, z góry były podzielone mandaty, prawda, pewna część dla partii rządzących, tylko część, jedna trzecia mniej więcej dla partii, które zgłosiły się wtedy jakby w tym wolnym, demokratycznym wyborze. Ale nie tak należy patrzeć na te wybory z punktu widzenia podstawowych zasad prawa wyborczego. Mianowicie nie należy patrzeć na te wybory z punktu widzenia wyników wyborów, tylko z punktu widzenia wyników głosowania. I właśnie tak analitycy zachodni wtedy popatrzyli na to, co się zdarzyło w Polsce. Dlatego, że wynik głosowania ukazał, to lepiej już można było zaobserwować na przykładzie wyborów do Senatu, że około 63% ludzi, którzy w ogóle poszli wtedy do głosowania, a ta frekwencja wynosiła około 60% właśnie, głosowali na komitety, na Komitet Solidarności. I to spowodowało, że druga strona wpadła w przerażenie. Głównym punktem całodziennego programu jubileuszu była debata pod hasłem Rozwój gospodarki rynkowej, a budowanie społeczeństwa obywatelskiego pod przewodnictwem Ernesta Bodziucha, dziennikarza Rzeczpospolitej i Polsat News. Po debacie wręczone zostały Nagrody Wiecznego Pióra oraz odznaczenia i nadawane przez prezydenta RP złote i srebrne krzyże zasługi. Wieczorem podczas jubileuszowego balu nastąpiło uroczyste wręczenie tytułów honorowego członka Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, które trafiły do wieloletniego starosty świdnickiego Zygmunta Worsy oraz Jacka Domejki, byłego prezesa SPIKS oraz inicjatora poprawy lokalnej służby zdrowia. Tradycyjnie już wręczono statuetki przedsiębiorczości przyznawane corocznie najbardziej wyróżniającym się przedsiębiorcom.